No dobra, to pokończymy sobie teraz zadania. Squad Battles. Żeby nabić jak najwyższy level przed nagrodami. Wystawimy te karty na sprzedaż. No i zaraz zobaczymy dalej. Dobra. I co? I byśmy musieli Squad Battles teraz poszukać. Zobaczymy jakie zadania, może jakieś nowe zadanie się pojawiło. Zadania. Diogo. Mecz towarzyski. Rivals Battles, Squad Battles. To jest strzel gola volejem. Kuźwa. Jeden mecz kapę jeszcze, więc spróbuję to zrobić. Jeden mecz kapę, więc wolej by się przydał, dobra. Mbappe, 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 Mbappe. Dobra, zaraz spróbujemy tego woleja. Woleja. Chyba mocny jakiś. Zróbmy tak, odświeżymy to. Tak, zrobimy tak. O. Teraz ten czy ten? Teraz zobaczmy, jak ten wygląda. Haaland, Aubameyang. Tak poza tym to reszta do przejścia. Cały srebrny. 71 i 46 z grania. A tu mamy. No dobra, najpierw jeden, później drugi, tam pierdzielisz pan. Bo jeszcze zostaje na jeden mecz. Ale teraz tak, możemy tutaj tych dwóch. Skoczy. Tak. Tu jeszcze wskoczy Gorecki. Dobra. Dobra. Pedesa bym za. Jeszcze moglibyśmy zabrać Danilo. Zobaczyć, nie wiem, czy on się tutaj w ogóle gdzieś zmieści. Z go bym go zabrał.
Tak. Tego Davida bym kurna, powiem szczerze, żebym kupił. Wang He Chang. Zrobił tak. I będzie okej. Okay. Przypomnisz mi jutro, żebym ci dała Dobra. pieniądze do sklepiku? Gdybyśmy musieli teraz tylko zaliczyć. Dzień dobry Państwu, ładna, słoneczna pogoda, warunki wprost idealne do Brexitu. Miło się będzie komentowało dzisiejsze spotkanie. Ze stanowiska dla komentatorów serdecznie witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do spędzenia wieczoru w naszym towarzystwie. Zespół Trojans zagra przeciwko Rangers. Ekscytat kapitalnie to zrobił, chyba będzie gol. Ale miał być. Mamy pierwszą bramkę tego spotkania. Lepszego początku naszego dzisiejszego meczu chyba po prostu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Haaland i przy piłce Aubameyang. Piłkarze Trojans tracą piłkę. Dobra. No, kto przejmie tę piłkę? Dobrze próbował, ale stracił. Ale śliczne podanie. No i piłka za linią bramkową. Koniec akcji. Teraz dobre podanie kurą. Doszedł do tego prostopadłego podania. No, świetne dośrodkowanie, ale bramkarz nie daje szans napastnikowi. Strata ekipy Trojans. Samson. Z piłką teraz Mbappé. Rangers coraz bliżej bramki przeciwnika. Ależ tam się przedarł. Doskonale to teraz wybił. Niebezpieczeństwo zażegnane.
Pierre-Emerick Aubameyang. No i niestety strata Drożans. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang dośrodkowuje. Ratuje sytuację, to było niebezpieczne. Kylian Mbappé. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Może uderzać na bramkę. Diao Keita. Gol! Ależ czysto trafił tę piłkę. Wspaniały strzał. Brawo, brawo, brawo. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola. Ale to jeszcze nie koniec. Piłka idealnie za plecy obrońców. Dobrze pomyślane podanie górą. Nie? Tak. Jeżeli coś się zawiesza, kuźwa znowu. Gdzie dreptał. Poszedł, bo się zawiesił. Kuźwa. Tak trzeba zrobić. I tak to się może od... Może coś z tego będzie. Zmienił kierunek biegu i wszedł w pole karne. Mbappé przy dalszym śrubku. Za silne, za głębokie dośrodkowanie. Spokojnie przejęte przez bramkarza. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. Niebywałe! Piłka po raz kolejny odbita od bramki. Pierre-Emerick Aubameyang. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Że Trojans tracą piłkę. Świetne podanie za plecy rywali. Wymarzona okazja. Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Doskonałe zachowanie pod bramką rywala. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Aubameyang. Dobrze, skutecznie bramkarz. I będziemy mieli... No jak teraz? Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No, tego właśnie są obrońcy. I przejmuje piłkę bez fału. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Gracze Trojans cisną rywala, podchodzą pod szesnastkę. Samson. Przedarł się przez obronę. Musi strzelać!
Faul ewidentny, sędzia wskazuje na 11. Karny, to chyba już koniec ich nadziei na wygraną w tym meczu. Ewidentny karny. Ale wiesz, dziwię się sędziemu, że nie pokazał faulującemu żółtej karty. Masz rację, powinien to zrobić. I bramka rzutu karnego. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Jonathan Bamba. Okej, świetny odbiór. Dość jednostronna była ta pierwsza. I oto rozpoczynamy drugą połowę. Po pierwszej prowadzi zespół Rangers. Gospodarze chyba już kompletnie się poddali. Nawet kibiców już właściwie nie słychać. Bo tego wyniku nie można zmienić. Świetnie przeda się przez obronę. Mbappé! Gol! Ryzykował tym wolejem, ale ryzyko się opłaciło. Bramka Barcelona. No to wygląda jak zderzenie z czołkiem. Deklasacja 5-0 i nadal atakuje. Wymyślam. Ała tu. Taka okazja, czy się uda? To jest ta chwila. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa. Co za emocje! Obejrzyjmy jeszcze raz tę akcję na spokojnie. Cóż, bramkarz nie miał za wiele do powiedzenia. Mógł tylko zgadywać, czy rozegrają to między sobą, czy jeden z nich zakończy tę akcję indywidualnie. Się w głowach przegrywającej drużyny. Kylian Mbappé. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Szukają sposobu, żeby minąć rywali. Za szybko stracili. Dobre, dalekie wybicie. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Trojans w ataku, może być niebezpiecznie. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Rozpoczynają kontratak. Czy zdołają zagrozić bramce? I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Dośrodkowanie z narożnika boiska. I znów rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Zupełnie nie wykorzystali sytuacji. Muszą szukać okazji na nowo. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No i niestety strata Trojans. Ładne prostopadłe podanie. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Może teraz jest okazja. Rozstrzelał nam się w tym spotkaniu. To już jego trzeci gol. Hat-trick. Jedno jest pewne. Dostanie po meczu piłkę na pamiątkę. Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy boczku. I jeszcze nie wiadomo, który z nich pierwszy wejdzie do gry. Strateg Trojans. Tam się przedał. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Ajajaj. Gelson Martins. Mbappé. Będzie sam na sam z bramkarzem. To mógł być gol, ale wspaniale zachował się teraz bramkarz. To była naprawdę dobra okazja w sytuacji sam na sam, więc tym większe brawa dla broniącego. Dośrodkowanie z rożnego. Zaś nie można tu. Do końca meczu jeszcze 20 minut.
Ładnie do przodu, Trojans. Będzie groźnie. Joao Keita. Gelson Martins. Stracili piłkę. Paulo. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Brawo, ale jest szansa. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać, że tą radość kibiców na trybunach. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt dobrze. Spotkanie przebiega dokładnie tak, jak można się było spodziewać. Rzeczywiście, bywają oczywiście niespodzianki, ale tu chyba każdy oczekiwał ich wygrane i są na... Z tej pozycji może uderzyć. Pusta bramka, to musi być gol. Niesamowita sytuacja. Nikt już tu nie mógł przeszkodzić. To będzie pogrom, jeśli nic się nie zmieni. Słynie z dokładnych podań. Dlatego, tylko żotę to tam trzeba 10 meczów. Strata w ataku. Kylian Mbappé. No, mogą teraz skarżyć rywali. Brawo, oszukał obrońców i będzie szansa. Ależ przechwyt, pięknie. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. Aubameyang. Piłkarze Trojans tracą piłkę. Ładnie przechwycił piłkę. Znakomicie bramkarz. Duże brawa za tę interwencję. Joao Keita. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. Lorecka. Pomysł niezły, ale niedokładnie. Piłka zaraz padnie łupem bramkarza. Jest okazja do strzału. Bramkarz na postelinie. Udało się. Czy będzie gol? Musi strzelać. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol. Ale to się teraz cieszy. No nie miał odzwit. Jeśli nic się nie zmieni, to będziemy dzisiaj świadkami istnej egzekucji. Jest ostatni pizdek. AP robił robotę. Cele zrealizowane. Ciekawe jakie. Mamy nowy poziom, czy nie? Tak. Kolej w squad battle zrobiony. Okej. Okay. To jest załatwione. Tu jeszcze załatwiliśmy. Weźmy bapę całą. Dobra. O, mamy bapę. I co mamy jeszcze? I mamy tutaj jeszcze to, motyw stadionu. Chyba malutcy rycerze. Rycerze i zimny deszczowy wieczór. Zimny wieczór. Będzie Sterling albo Ramos. Dobra, weź pan zmień. Stadion. I zrobimy. Będzie zmiany.
Wszystko gotowe. Trochę są ok. Dobry są ok. Coś nie inaczej. Tu będzie. Będzie człowiek kontra maszyna? Nie. Podstawy strzałów? Nie. Zimny deszczowy wieczór? Siał nie ma. Ale niech będzie. Zmienimy trochę. Bo... Czy on tu zabił łotra? Czy mi się wydaje? Chyba ta. To bestie Mbappé. Bierzemy to? Dawaj pan to. Też jest Mbappé. No dobra, robimy tak. Dobra, to mamy. Ja nawet wygląda ok, dobra. To teraz sprawdzimy sobie zadania. Mecz towarzyski byśmy tu zagrali, to byśmy. O, widzisz pan. Piłkę fortuny byśmy musieli zagrać. Tylko pytanie, czy to jest kuźwa teraz. Może być sens. No tak. Strzel 10 goli, srebrnym piłkarzem w drużynie tygodnia, w skład Battles na poziomie minimum zawodowiec. 8 asyst. Srebrne asy. Może się uda coś tu ugrać. Pas na zawodowy. Jakby to zrobić? Strzel 10 goli srebrnym piłkarzem z drużyny tygodnia.
wygrał. No tak. Na tygodnia tak. Widzisz pan. O, widziałeś. Z trzema piłkarzami to trzeba rozegrać. Srebrnych piłkarzy, jakich tu mamy jeszcze? Możemy tak zrobić. Michał wskoczyłby. Dobra, spróbujemy tak. Spróbujemy tak, zobaczymy. Lewy obrońca. Nic go to nie ma. Zobaczymy tego. Lążka. Dobra. Wrzucimy go sobie tutaj. Obrońca jeszcze. Cyk. Zima. Dobra. Jest Czech. A to by było tak. I teraz tu byśmy musieli Portugalczyków wrzucić. Tak. Byśmy musieli sprawdzić. Dobra. Prawego pomocnika. João Amaral. Yuri Medeiros. Dawaj tego Amarala. Zobaczymy. Wrzucili. Środkowy pomocnik. Teraz defensywny.
defensywny Pedro Sa. Dobra. Wpadnie tutaj. I teraz tak, dwójka. João Pereira. Bierz go pan. Tu. I drugi obrońca, to będzie środko. Dobra. Okej. Okay. Brawo. Kogo tutaj teraz wrzucić? Jair Amador. Nie się to nadawał z tego. Dobra. Teraz co? Czecha byśmy musieli jakiegoś tu wrzucić? Nie. Portugalczyka. Portugalczyka tu dorzucimy. Może tak. 400. Marafina. 1,50 m. Dobra. Kuźwa, nic mi to nie zmieniło. Dobra. Dobra, i teraz zadanie. Srebrne asy. O Jezu. Trzeba będzie na tego wydrę cisnąć. Co? Czekaj. Dobra. Srebrni piłkarze. Dobra, Goreckę. Zrobimy tak. Ops. Bardzo dobra robota. Teraz. My. Na wydrę. 10 goli. O Boże. Zrobimy tak. No to. Dobra, zaraz tu pykniemy. Chociaż dobry skład tam jest z drugiej strony. Dzień dobry Państwu. Tu na stadionie jest już wszystko gotowe. Zebrani kibice nie mogą się już doczekać pierwszego gwizdka. Witam Państwa, przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a ten mecz komentował będzie ze mną Jacek Laskowski. Przed nami, mam nadzieję, 90 minut niezapomnianych emocji. Zespół Black Cats zagra przeciwko Rangers. Trenerzy na pewno cieszą się z tego meczu towarzyskiego. To okazja do sprawdzenia niestandardowych rozwiązań, potencjalnie przydatnych w przyszłości. Który tu są? Nie jest sam. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Piłka odbita, wychodzi za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego, 16. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycję. Akcja zatrzymana. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Dobra okazja do oddania strzału. To mógł być gol, ale wspaniale zachował się teraz bramkarz. To była naprawdę dobra okazja w sytuacji sam na sam, więc tym większe brawa dla broniącego. Dośrodkowanie z roku w pole karnym.
I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Wydra. Engels. Ndiaye. Zespół Black Cats oddaje piłkę. Rangers strata, przejmują rywale. Ładnie nad obrońcami. Efektowne, świetne podania i dokładne. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Wysoki pressing, ciężko się wychodzi. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Może teraz ruszyć skrzydłem. Gra będzie wznowiona od bramki po tym dośrodkowaniu. Matej Wydra. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Radosław Murawski. Dośrodkowanie na środek pola karnego. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Ale świetna okazja! Stracili piłkę. Rangers coraz bliżej bramki przeciwnika. Strata teraz Black Cats. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Naki Wells. Wybiega na pozycję. Wbrew przepisom przerwana akcja. Żółta kartka wisi w powietrzu. Arbiter nie wahał się ani chwili i sięgnął po żółtą kartkę. A faulujący przyjmuje karę spokojnie. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. To był Kornik, teraz jest Wydra. To był zwierzyniec. Ndiaye. Ndiaye. Idzie z piłką do przodu. Bramkarz nie miał większych problemów z tym strzałem. Fatalny kick z bramkarza. Tak wybijać nie wolno. Mogą teraz za to bardzo słono zapłacić. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Naki Wells! Co za interwencja! Wspaniała reakcja, odruchowa obrona, naprawdę klasa światowa. Dośrodkowanie z rożnego. Oj, zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się wybił, czy nie trafił odpowiednio głową. W każdym razie posłał piłkę nie tam, gdzie planował. Matej Wydra. Dobre, skuteczne podanie. Radosław Murawski. Zachowują zimną krew, pomału konstruują akcję, która może da im wreszcie wyrównanie. Oddalają grę od strefy obronnej. Matej Wydra. Niezła okazja do kontry. Boże, zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Piłka górą nad obroną, dobry pomysł, no może być groźnie. Odebrał mu piłkę w ważnym momencie. I strata piłki. Świetny pomysł, ten lob stwarza zagrożenie. Matej Wydra. Rangers już bez piłki.
Co teraz wymyśli? Podanie w szesnastkę, w stronę kolegów. No była sytuacja, a tymczasem rywale zaczną od własnej bramki. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Kuźwa, w pierwszej połowie tylko. I oto rozpoczynamy drugą połowę. Po pierwszej prowadzi zespół Rangers. Ndiaye. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Przesuwa się w stronę bramki. Stracili, ale odzyskali piłkę. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jest szansa! Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Naki Wells. Piłka trafia do przeciwników. Czerwona. Jakie będą konsekwencje? Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. I brak protestów ze strony ukaranego gracza. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Dobry pomysł, dobre wykonanie. Ten lob może zaskoczyć obronę. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Trener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Piłka poza boiskiem. Chwila oddechu. Grę zaraz wznowi bramkarz. Oddali piłkę rywalom. Świetny odbiór. Sędzia nakazuje kontynuację gry. Okazja teraz przed nim. Nie zepsuj tego. O kuźwa. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Radosław Murawski. Ładnie po skrzydle. Naki Wells. Ndiaye. Ekipa Black Cats podchodzi pod szesnastkę przeciwnika. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Ładnie ponad obrońcami. To musi być gol! No, prosto w zawodnika z pola. Ładnie przechwycił piłkę. Wygrany ten pojedynek 1-1. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Stracili piłkę. Sędzia pokazuje, że mogą grać dalej. Próbował, nie można go winić. Muszą teraz strzelać przy każdej okazji. Strata dwóch bramek jest do odrobienia. Determinację widzę, brakuje precyzji. Niestety stracili piłkę. Okres gry ofensywnej Black Cats. Zresztą spójrzmy. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku.
No i tym razem łapie piłkę bez zbytniego wysiłku, ale przed chwilą musiał wykazać się znacznie większym kunsztem bramkarskim. Tak, w zasadzie trudną robotę wykonał wtedy, teraz tylko uspokoił sytuację. Chwila odpoczynku dla obrońców i można budować własny atak. Matej Wydra. Faul, tak, ale sędzia stosuje przywilej korzyści. Dobrze, przebił się. Kapitalny, trudny do obrony strzał w górny róg i mamy naprawdę ładną bramkę, zasłużone brawa. Wznowienie od środka, a tu już chyba nic się nie wydarzy, bezdyskusyjne prowadzenie. No i strata. Rangers przesuwają się teraz do przodu. Ładnie pomyślane. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Ndiaye. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Piłka za linią boczną. Za chwilę wznowimy grę w rzutem z autu. Będzie zmiana. Radosław Murawski. Murawski. Strata Black Cats. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Świetne, prostopadłe podanie. Raz, dwa, trzy. Hat-trick. Czy na tym odliczanie się zakończy? Strzela dzisiaj jak na zawołanie. Obrona praktycznie nie istnieje. Jest 4 do 0. Się zbliżył do... Udało się! Czy będzie gol? Zmarnował taką okazję. Miał przed sobą tylko bramkarza. Powinien był to wykorzystać. Tak, Darku, to była wspaniała okazja. Drugiej takiej może już w tym meczu nie mieć. Mecz powoli dobiega końca. Pozostały 3 minuty. Mocne udane wejście. Jest groźnie! Może strzelać! Udali bramkarz wyjaśnia tę sytuację. Zespół Black Cats oddaje piłkę. Brawo, ładnie odebrał. Końcowy gwizdek, dobry występ. 4-0. Dobra. Dobra, próbujemy z tymi jeszcze raz. Ja bym tylko sprawdził teraz, jak postęp. Zadań wszystkich. 3 na 10, 10 goli. 4 na 8 plus asysty. 1 na 5 z tymi piłkarami. O, shit. I tu mamy te 3 gole. To dobrze, że on te 3 strzelił w ogóle. Jedzie. Kurwa, Żydki. Fortuna Lipsk z Żydka. Żydkowy zespół. Ale już ma kurna pakę. Dawaj pan tego. Tak, dwóch potrzebuje traktów.
spróbujemy z tymi. Coś czuję, że może być ciężko. Ale zobaczymy. Dobry Państwu, jesteśmy już na stadionie, gdzie z każdą minutą atmosfera robi się coraz gorętsza. Witam Państwa, przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a ten mecz komentował będzie ze mną Jacek Laskowski. Przed nami, mam nadzieję, 90 minut niezapomnianych emocji. Zespół Rangers kontra Lokomotiv. Jako że mecz jest towarzyski, powinno być spokojnie, bez ordynarnych, niebezpiecznych fauli. Takie spotkanie o umiarkowanej intensywności. Skutecznie zaatakował. Wysoko podeszli rywale, naciskają. Gwizdek sędziego, będzie rzut wolny. A teraz dobre podanie górą. Jest przy piłce, będzie groźnie. Może teraz jest okazja. Słupek uratował ich od straty gola. Piłka wraca na murawę. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Żal tej okazji. Centymetry zadecydowały o tym, że wciąż mamy remis. Jak to mogło nie wpaść? A jednak piłka tylko odbiła się od bramki. Rangers odzyskuje piłkę. I strata Rangers. Świetny odbiór. Ma teraz trochę miejsca. Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Marlos. Ma możliwość dośrodkowania. Musi teraz wyjaśnić. Taka gra obrony to gra na alibi. Uwaga, strzał! Ofiarnie teraz interweniował. Zablokował ten strzał. Dośrodkowanie z roku w pole karne. Wybijają na rzut rożny. Będziemy mieli stały fragment gry. Piłka z rzut rożnego leci w pole karne. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Maguire. Jest okazja. Mało brakowało, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Pizzi. Potężne uderzenie. Było blisko. Potężne, ale niestety niecelne. Gdyby to wpadło, byłaby ładna bramka. Strata piłki. Alexis Sanchez. Martinez. Pizzi. Oddają piłkę między sobą. Pizzi. Ładna wymiana podań, ale przerwana przez rywala. No, udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. To musi być gol. Gol, tak jest, proszę Państwa. Mamy pierwszą, a więc dającą prowadzenie bramkę. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Nie dawali rywalom nawet chwili wytchnienia, aż ci musieli posłać piłkę poza linię boczną. Ależ go wypatrzył.
Prostopadłe podanie. To groźnie pachnie bramką. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Dobrze teraz odczytał intencje, przejął piłkę. Górą teraz ładnie. Niecelne podanie i teraz rywale wznowią grę wrzutem z autu. Ładnie przechwycił piłkę. Pizzi. Teraz Perisic. Aj, no niestety, nie ma gola. Za mocne to podanie, piłka trafi do bramkarza. Marlos. Zabrał mu tę piłkę. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Ma teraz trochę miejsca. No teraz jest prawdziwym postrachem obrony. Kolejna bramka, już trzecia na jego koncie w tym meczu. Brawo! Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Strata, co zrobi przeciwnik? Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Martinez. Pizzi. I przy piłce Pizzi. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Dobra okazja do oddania strzału. Teraz. Ależ blisko było. A jednak nie ma bramki. Pięknie się złożył do tego woleja. Naprawdę niewiele mu zabrakło. Alexis Sanchez. Oddają piłkę rywalom. Prostopadłe podanie. Uda się je przejąć. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. 4-0. Skomentuję to krótko. Jeden zespół gra, drugi niemal stoi na boisku. Prowadzenie 4-0. Jednostronny spektakl w tej pierwszej połowie. Witamy po przerwie. Zespół Lokomotiv jak na razie przegrywa. Musi gonić wynik. Zespół traci piłkę. Ładnie rozwija się ta akcja. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Uderzał sprytnie. Nisko posłał piłkę w stronę bramki i nie pozostawił bramkarzowi wiele do powiedzenia. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Pizzi. João Felix. I stracili piłkę. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. No, przydałoby się dośrodkowanie. Wspaniałe podanie! Będzie chyba podawał. Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. I będzie aut. Szykuje nam się zmiana. Matej Wydra.
Faul ewidentny, sędzia wskazuje na 11. Karny, to chyba już koniec ich nadziei na wygraną w tym meczu. Aj, nieładnie, będzie rzut karny i sędzia wyciąga dodatkowo żółty kartonik. Słusznie, takie zagrania trzeba tępić. Zgadzam się w pełni. I mamy gola rzutu karnego. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Martinez. João Félix. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Marlos. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Zawodnik dostaje prostopadłe podanie. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ależ on się teraz cieszy! Jedni są dobrzy w ataku, drudzy słabi w obronie i zapowiada się na pogrom. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Nie ma bramki. Nie chciał dać bramkarzowi czasu na reakcję i niestety nieco przedobrzył. Tadić. Sanson. João Félix. Matej Wydra. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Ładnie teraz górą. Lokomotiv buduje akcję w ofensywie. A, z tej pozycji może uderzyć. Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony bramkarz. Tak jest, w ostatniej chwili uratował swój zespół przed stratą bramki. Krótko rozegrany rozmów. Pizzi. Maguire przy piłce. Dobrze się zasłonił. Ivan Perisic. Perisic musi to trafić. No, było blisko, ale nie ma bramki. Matej Wydra. Co teraz wymyśli? Jest zawodnik na czystej pozycji. Wychodził sam na sama. Przepisy są tutaj jednoznaczne. I sędzia pokazuje obrońcy czerwoną kartkę. Tego należało się spodziewać. Ostatni obrońca musi grać ostrożnie. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Rzuty wolne z takiej odległości zawsze są niezwykle groźne. Bramkarz musi zachować koncentrację. A i piłka poza boiskiem. Już myślałem, że jednak dokręci to w światło bramki. Tak, potrafi z tego dystansu groźnie uderzyć, ale tym razem piłka go nie posłuchała. Świetnie dziś grają. Co chwilę stwarzają zagrożenie pod bramką rywali. Widać, że chcą pognębić rywali do końca. Perisic. Sędzia nie przerywa gry, stosuje przywilej korzyści. Rozpoczną grę od rzutu z autu. No, trybuny aż drżą od dopingu kibiców zespołu faworytów w tym spotkaniu. Przyszli tu świętować zwycięstwo i niczym mniej się nie zadowolą. Z takim 12 zawodnikiem powinno być piłkarzom łatwiej. Perisic. Sergi Roberto. Na bramkę. Ach, ależ tutaj mało brakowało. Do końca meczu 9 minut. Rangers przesuwają się teraz do przodu. Tak, świetne wyjście. Zdołał wyłuskać piłkę. Tak, bo minimalny błąd i byłby rzut karny.
Myślę, że dla obu drużyn to spotkanie mogłoby się już zakończyć. Raczej nie ma szans na odwrócenie losów tego spotkania. Jednostronny przebieg. Matej Wydra. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Kibice już zaczynali się cieszyć, ale jak widać zdecydowanie przedwcześnie. Jean-Felix. Podanie wychodzi za linię boczną. Piłka dla rywali. Matej Wydra. Mknie z piłką na bramkę. Wspaniałe podanie. Udało im się mocno przycisnąć przeciwników, którzy, przypomnę, grają w osłabieniu. No i mamy w rezultacie piękną bramkę. Tak, dobrze wykorzystali swoją przewagę liczebną. Samson. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Oraz kolejny zwycięsko wychodzi z indywidualnego pojedynku. Samson. I to by było na tyle. Zespół gospodarzy. No udało się. Powinno być zadań pozałatwianych. Zrobione, czy teraz sprawdzimy, chyba trzy. Srebrna kula zrobiona. Srebrne asy zrobione. Plus, dobra. Tu mamy... 70. Tu mamy teraz trzy mecze wygrać z 11 piłkarzami i to poszło teraz, dobra. No, do Sterlinga zostało już tam niedużo. Sprawdzimy, co się sprzedało. Deep Origi się sprzedało. Dobra. Ponownie. I teraz jeszcze dwie paczki, dwóch piłkarzy. 75 plus rzadkich. Ok, sprawdzamy. Złoty rzadki piłkarz 75 plus. Jas. Dobra, nie będziemy narzekać. Będziemy narzekać, chociaż 76 to jest taka, powiedzmy, minimalna wartość piłkarza. Jeszcze jedna paczka 75 plus. Złoty dip. Pawlenka. 82. Lepiej niż poprzednio, ale to ze... No i tu mamy tą paczkę, ale to na razie jej nie ruszamy. Będzie lepszy Team of the Week, to wtedy ją wrzucimy. Tak. To byśmy mogli załatwić w końcu.
Atletico, Atletico Madryt i Herb Atletico Madryt. Czyli byśmy musieli mieć tak. João Felixem 5 bramek. João Felixem 5 bramek. Pięć goli João Felixa w squad battles. Dawaj pan. Pięć bramek João Felixem. Czekaj, czekaj. Nie, no dobrze. Też wydra. W ataku, czyli też robi te zadania pewno. Mura. Dobra, tak. Żało, 5 bramek musi strzelić. Aba gotowa do gry. Miejmy nadzieję, że podobnie i zawodnicy. Zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. Ze stanowiska dla komentatorów serdecznie witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do spędzenia wieczoru w naszym towarzystwie. Zespół Rangers zagra z Chiefs Jeff. Darku, mam cichą nadzieję, że to spotkanie nas czymś zaskoczy. Oczywiście pozytywnie. Co teraz zrobił? Znalazł się na czystej pozycji. Dobrze to wyglądało, ale jak widzieliśmy ostatecznie, piłka wyszła na aut bramkowy. No, bardzo ładnie przeciął to podanie.
Powinien szybko wybić teraz. To może być niebezpieczne. Dobre podanie, minęło linię obrony. Jest szansa! I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz. Oby tak dalej. 1-0. Przewaga nie jest bezpieczna. Matej wygra. Cała seria udanych podań. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Ale świetna okazja. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Jedziemy. No i mamy 2-0, ale jak to mówią, piłka wciąż w grze. Zdążył w ostatniej chwili. Golu ma Felix. Ciekawe, jak to rozwiąże. No i proszę, udało się odebrać piłkę. I strata Rangers. Zagrywa piłkę na dalszy słupek. Wybijają teraz do przodu. No, blisko do bramki i jest rzut wolny. Rzuty wolne z takiej odległości zawsze są niezwykle groźne. Bramkarz musi zachować koncentrację. Jak to mówią, dla niektórych rzut wolny jest jak rzut karny. Idealne wykonanie. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Ładna okazja. Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony bramkarz. Tak jest, w ostatniej chwili uratował swój zespół przed stratą bramki. Centruje z rogu w pole karne. Przez chwilę wyglądało, jakby piłka zmierzała w świat po bramki, ale jednak nieznacznie, niecelnie. Mało zabrakło, strzelec naprawdę dobrze się spisał. Utrzymał piłkę dostatecznie nisko, ale trochę źle ułożył głowę i nie ma gola. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Dobre, prostopadłe podanie. Szansa na oddanie strzału. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. To trudny strzał. Tak do wykonania, jak i do obrony. Płaski przy ziemi. No i mamy w efekcie ładną bramkę. Matej wygra. Będziemy mieli rzut z autu. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Rozstrzelał nam się w tym spotkaniu. To już jego trzeci gol. Hat-trick. Jedno jest pewne. Dostanie po meczu piłkę na pamiątkę. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. João Felix. Rangersi coraz bliżej bramki. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę.
Matej Wydra. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Dobra okazja i bramkarz górą. Matej Wydra. Rangers, strata, przyjmują rywale. Dobry pomysł, dobre wykonanie, ten lob może zaskoczyć obronę. Znakomita interwencja, niebezpieczeństwo zażegnane. João Amaral. Zostawił obrońców w tyle, świetna sytuacja. I to jest, proszę Państwa, hat-trick, niesamowita skuteczność w dzisiejszym meczu. No, zdecydowane prowadzenie. Rozpoczęła się druga połowa meczu. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. I po odbiorze strata piłki. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Matej Wydra. Nie ma zagrożenia, bramkarz nie miał większych trudności. I mamy stratę. I przejmuje piłkę bez faulu. Górą teraz ładnie. W pole karne będzie ciężko. Świetnie blokuje obrońca. Ajaj! Piłka wychodzi na aut bramkowy. Szkoda. Trudno jest celnie uderzyć z powietrza. Należą się brawa za ten strzał. W końcu tylko minimalnie niecelny. Matej Wydra. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Podanie nie znalazło adresata. Piłka opuściła boisko i będzie wrzut z autu dla rywali. Dwóch rezerwowych gotowych do wejścia. Wysoki pressing się opłacił. Jest coraz bliżej bramki. Matej Wydra. Rangers coraz bliżej bramki przeciwnika. Czy będzie bramka? Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. No i strata. To może być bramka. Gol, jest piłka w siatce, brawo! Przy tak dobrze wymierzonym strzale po ziemi bramkarz zazwyczaj niewiele może zrobić. Zasłużone gratulacje dla strzelca. Matej Wydra. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Matej Wydra. Oddają piłkę rywalom. Rangers już bez piłki. Nieudane podanie. Łatwy był ten przechwyt. Uciekł obrońcom.
i mamy bramkę. Fantastyczny strzał po ziemi. Przy takim uderzeniu bramkarz zazwyczaj niewiele może zrobić. Nastawili się dzisiaj na atak, ale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Słaba gra w obronie. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Matej Wydra. Brawo, ładnie odebrał. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Okazja teraz przed nim. Świetna interwencja obrońcy, z tego mogła paść bramka. Nikt teraz nie przeszkadza. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Bramkarz na posterunku. Zostawił za sobą trochę boiska i zaczną teraz z autu. Szykuje nam się zmiana. Rangers strata, przyjmują rywale. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki, spalony. No niestety, sędzia sygnalizuje spalonego, chociaż jeśli był, to minimalny. Drybluje w stronę bramki. Musi to trafić. Wyciągnął się jak długi. Obronił to. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. No, nie dał się bramkarz pokonać. Świetne wyczucie. Brawa za tę akcję. To było ofiarne, odważne wejście. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Myślę, że dla obu drużyn to spotkanie mogłoby się już zakończyć. Raczej nie ma szans na odwrócenie losów tego spotkania. Jednostronny przebieg. Skutecznie odebrał piłkę, ale wybił ją w aut. I strata Rangers. No, mogą teraz skarcić rywali. Ciekawe, jak to rozwiąże. Skutecznie zaatakował. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Szansa dla Cheers Jeff, by stworzyć tu zagrożenie. Dobry, wysoko postawiony pressing. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Odzyskali piłki przez Cheers Jeff. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Brawo, ale jest szansa! Sędzia pokazuje, rzut rożny. Dośrodkowana z rogu. I to by było na tyle. Zespół gospodarzy wspierany wspaniałym dopingiem. Zdania wykonane. Po Felix strzeli bramki, po Paśpa. Zdarzy bramki. 10 czy 100. Pan, no to nawet byśmy to zbudowali. Nic. To załatwione. Tu powinniśmy, że o Felixa ten pierwszy
to pierwsze zadanie mieć zrobione. Dwa cele wykonane. Dobra, zaraz zobaczymy. Srebrny zbawca. Strzel 3 gole srebrnym piłkarze w 3 różnych meczach. Czyli to jest zrobione i tu nam brakuje jeszcze 2 meczów tylko z 11 srebrnymi piłkarzami w wyjściowym składzie. To mamy. 300 punktów doświadczenia. João Felix zrobiony. Co jest zrobione? Strzel 5 goli João Felixem. Później będzie co? O, widzisz pan. Następne będzie skompletuj hat-trick João Felixem. No to sobie zrobimy jutro. To będziemy mogli jutro zrobić. Skompletuj hat-trick João Felixem. To zrobimy jutro. Później o kuźwa, to będzie ciężko. Rozegraj 5 meczów. O. Co najmniej jeden piłkarzem Atletico Madryt. No dobra, to zrobimy jakoś. I na końcu będzie zalicz 5 asyst. O, dobra, przeżyjemy. Dobra. Musimy go ustawić jako domyślny. Strój podstawowy Atletico potrzebujemy. Dobra, to mamy zrobione. Rzadki piłkarz. Dobra, zobaczymy co to będzie. Ricardo Goulart. Chińczyk. Chińska. Dobra, chcę kończyć. Jutro sobie pozakończamy te zadania João Felixa. No, to nawet fajnie to tu zrobili. Dobra, to wszystko by było na razie, tak? Czy to by SBC James. James byśmy musieli jutro zrobić. Blaise Matuidi. Dobra karta, kuźwa.
Spitzers. Karić. O, 84. Słuchaj, takiego Kramaricza można dostać. A. 86. Powrót od garda. To jutro musimy zrobić. Okej, jeden Norwegia. No dobra, no jakby było dobra, kończymy. To widzimy się jutro. Na razie.